Witam kochane dziewczyny i chłopaki. Moi drodzy, dzisiaj taka bardzo prosta fryzura, którą możecie wykonać na różne okazje. Była ona hitem lata, ale także pokazała się na wybiegach jesienno-zimowych tego roku. Taką fryzurę możecie wykonać, jeżeli na przykład zapuszczacie grzywkę i strasznie Was ona denerwuje, albo po prostu nie macie czasu i chcecie zrobić tą fryzurę po prostu bardzo szybko. Zaplatane warkocze, tak zwane Francuzy, kłosy, są bardzo prostym sposobem na szybką fryzurę. I ja Wam dzisiaj taką fryzurę zademonstruję, która jest banalnie prosta i myślę, że każda z Was będzie potrafiła ją sobie wykonać w domu. Moi drodzy, pierwszym stepem to będą włosy, najlepiej jakby były takie jednodniowe, nieświeże po prostu, dlatego że no, ten warkocz, te włosy będą tak śliskie, że ten warkocz po prostu no, nie utrzyma nam się i będzie nam się cały czas, moi drodzy, te włosy będą nam się prostowały. Dlatego lepiej jest, jak te włosy są właśnie jednodniowe lub dwudniowe, a jeszcze są lepsze te włosy, jeżeli spryskacie je lakierem do włosów. Wtedy ten warkocz będzie Wam się idealnie zaplatał i będzie bardzo ładnie wyglądał. Następnie, moi drodzy, potrzebujecie prostownicę i klamrę. Całą głowę sobie tutaj wyprostujemy teraz. Zawsze robię to tak, że po prostu prostuję te moje włosy pasmami. Jest to najwygodniejszy sposób i to prostowanie jest wtedy idealne. Nakładam na dłoń troszeczkę serum, tak żeby te włoski były bardzo fajnie proste, błyszczące, ale także, żeby te serum ogólnie chroni włosy przed ciepłem suszarek, jak i właśnie prostownic. Także warto takie serum nałożyć sobie na włosy przed prostowaniem. I następnie cienki grzebek i włosy prostujemy. Końce możemy delikatnie podwinąć w tą stronę. I następnie czynność, moi drodzy, powtarzamy na całej głowie. Pasmami sobie właśnie te włoski prostując. I teraz, moi drodzy, górę włosów prostujemy w ten sposób, że wyciągamy ją do przodu. A tył wyciągamy do tyłu. Jeżeli jesteśmy w miarę zadowolone właśnie z efektów prostowania, następnie wybieramy sobie sekcję, którą chcemy zapleść. U mnie to będzie grzywka. Przeczeszę sobie włosy tak na dół. I wybiorę sobie pasmo, które bym chciała zapleść. Sprawdzam, czy będzie mi tak pasowało w takich włosach. Ogólnie wygląda to w miarę ciekawie. Ładnie wygląda, jak robicie sobie coś takiego. Jeżeli nie lubicie swojego przedziałka aż tak prostego, to bardzo łatwym sposobem jest zrobienie sobie zygzaka. O, w ten sposób. Bardzo, bardzo prosty sposób, moi drodzy. Jeszcze raz przeczesujemy włosy do przodu, prostujemy. I teraz, moi drodzy, tył. Przeczesujemy sobie do tyłu włosy z czubka głowy. I spinamy klamrą tak, aby one nam tutaj nie przeszkadzały i abyśmy po prostu ich sobie nie zapletły. Prostownica już nam teraz nie będzie potrzebna, ale potrzebne nam jest serum. Kroparkę serum i wykładzamy całe tutaj te włoski. W
ten sposób. Zobacz, jakie one są prościutkie. Super. I następnie, moi drodzy, zaczynamy kłosa. Ja będę się tutaj spoglądała w lusterko, także to może dziwnie wyglądać. O! Pierwsze pasmo. Oddzielam sobie palcem w ten sposób. Następnie dzielę na trzy części. W miarę równe. I zaplatamy. Od pierwszego, który jest od tej strony tutaj czoła. Czyli zaplatamy normalnego warkocza. I jeszcze raz. I teraz dobieramy, moi drodzy. I biorę palcem, pasemko. I przekładam. I znowu dobieram pasemko. I przekładam. I znowu dobieram pasemko. Tak, kierujemy się teraz w tą stronę, bardzo mocno te włosy trzymając, tak żeby nam się nic tutaj nie popsuło. Muszą być dość mocno zaplecione, tak żeby ta fryzura nam wytrwała. I końcówkę zaplatamy. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Dlatego, że serum tak pięknie włosy nabłyszcza, to wygląda jeszcze ładniej. I oczywiście potrzebna nam gumka do włosów. I wszystkie takie strągi, które pominęłyście, tutaj się nie martwcie, po prostu wsadźcie je pod tą grzywkę. Jeżeli to nie pomoże, wsówką sobie możecie spokojnie poradzić i jeszcze te włoski delikatnie, które Wam odstają, poprzypinać, moi drodzy. Następnie tył włosów. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Rewelacja. Grzebek. Włosy z czubka głowy sobie przeczesujemy. Mocno tapirujemy. Dociskamy do czubka głowy. Następnie lakier do włosów. I znowu następne pasemko włosów i robimy dokładnie to samo. Następnie przydałoby się, aby tutaj teraz te włoski troszeczkę z boku także podtapirować. I tak samo z tej strony. Następnie, moi drodzy, całość układamy sobie pędzle, takim grzebieniem, przepraszam. Nie chcę absolutnie, żeby były widoczne żadne kołtuny. Te włosy mają być proste, ale ten na czubku głowy mają być uniesione. Wygładzam to wszystko sobie
przeczesując. Pięknie będzie wyglądało, jeżeli także zaplecicie sobie tą stronę. Wtedy to już jest po prostu fryzura naprawdę wręcz wieczorowa. W ten sposób. Będzie wyglądało bardzo ładnie. Z tym możecie zrobić cokolwiek chcecie. Jeżeli nie chcecie, żeby tutaj to tak wystawało, możecie to spokojnie skryć w ten sposób. Lub podwinąć, żeby ten warkocz nam się tutaj kończył i spiąć wsuwkami. Zostawić tak jak jest i na przykład użyć jakiejś ładnej spinki. Ja mam tutaj kilka takich ładnych spineczek. W ten sposób. Albo po prostu ukrycie tego warkocza pod włosami, przypinając wsuwkami. Moi drodzy, fryzura jest gotowa. Pięknie wygląda ten warkocz. Pozdrawiam. Buziaczki i do następnego filmiku. Pa, pa.